dzisiaj mamy Zbizu wizualnie, jest ze mną. Nameczek, hello. Hello. I tak, co jest? W tym momencie, jak my to nagrywamy, trwa blisko. W tym momencie, kiedy my to nagrywamy... Nie, już chyba nie. Już nie? Dzisiaj nie jest ostatni dzień blisko? Nie, czwarty, piąty. A wydawało mi się, że jeszcze dzisiaj jest blisko. Tak czy siak, w takim razie BlizzConu już nie ma, ale są świeże informacje na temat Diablo. Tego jeszcze nie było, nie? Dawno na BlizzConie nie było nic o Diablo. Co? Na ostatnim BlizzConie ani słowem o Diablo się nie odezwali. Na przedostatnim BlizzConie było coś na temat ostatniego dodatku jeszcze, tak? Czy nie? Czy coś tam było? Moment, jak się zmieniał portret, zmieniłbym portret na inne. Ramki portretów, a może być zwykły. Zwykły brzydki. Co my tu mamy? O kurka, ty już masz 74 na tym. Na paragonach. No, nie chwaląc się, dzisiaj dobiłem 10 pozostałych leveli. Kurka, zostawić człowieka na chwilę, zostawić go na chwilę. Dramat. Co, lecimy jakieś szczeliny, czy coś? Jakiś pomysł, coś ten. Okej, okay, jeżeli nie masz nic przeciwko temu, możemy. Ja jestem jak najbardziej za, ja tu nic nie mam zrobione, jak widzisz, do 70 levelu mi tam jeszcze brakło. I jeszcze trochę. To możemy zobaczyć tutaj te misje przygody, jak to się tam nazywa. Dobra. W piątym akcie, bo akurat potrzebuję kilka tych śmieci. Dobra, to ja teleportuję do ciebie. I będę powoli za tobą biegł. No więc po kolei. Dwie rzeczy wielkie się dzieją w świecie Diablo Trójki. Pierwsza jest taka, że... Kurde, od której zacząć? Bo obie są już w 100% potwierdzone, bo my o nich gadaliśmy w momencie, zanim były w ogóle potwierdzone, bo to wyciekło, jak gadaliśmy ostatnio. I jeszcze nie było wiadomo co i jak. Może zacznijmy... Bo przyznam, że ja tam za bardzo w tym nie siedziałem i nie zgłębiałem tego, więc... Że tak powiem, to, co, biegnę co do ciebie panicznie, słyszałem. Biegnę do ciebie panicznie! Aha, właściwie mogłeś zostać w tam. Tak, zapomniałem o tym. Zapomniałem, ale dobra, będę biegał dla efektu, żeby nie stać w miejscu. Co, pierwsza rzecz to jest Nekromanta, będzie wydany jako DLC w 2017 roku, czyli już za niedługo, nie? Może to być za 2 miesiące, może być za 10, nie? Mam nadzieję, że za 2, nie za 10, no ale dobra, spoko. I Nekromanta zostanie... Znaczy tak, on ma przypominać to, co było w dwójce, ale nie może być identyczny z tym, co było w dwójce, bo raz, inny schemat gry, dwa część jego skilli i umiejętności przejął Witch Doctor. Oni się mają nie dublować ponoć absolutnie w ogóle. To nie wiem, czy to słyszałeś, czy nie. Tam to na kolorze. Okej, z ciekawych informacji jeszcze... co ja tu robię i po co ja tu podchodzę do wrogów w ogóle. Oczywiście będzie w wersji męskiej, żeńskiej. To DLC z nim da jakiegoś peta, da dwa nowe sloty na postać, czyli oczywiście możesz sobie stworzyć tam, nie wiem, nekrusa, facetę i babki. Babka, tak, o, tak. Jak już w pełni kaleczyć, to w pełni kaleczyć. Mhm. Jakiś tam proporzec, jakieś tam te portrety, różne inne dziwne rzeczy. W każdym razie DLC skupia się na tym, że masz nekromantę, nie? I z tego co zrozumiałem, ma się mocno skupiać na undeadach i na magii kości, czyli te wszystkie włócznie od kości i wszystkie tego typu numery. Będę ginął! Nie zginąłem. I to mi się wydaje fajne i to jest coś, czego chciałbym więcej w Diablo Trójce, żeby wiesz, dodawali nowe klasy jako DLC. Płacisz tam, nie wiem, załóżmy 5 euro, na pewno nie będzie 5 euro, zapewne będzie 15. 20. Tak. 19,99. Chociaż teraz cała gra jest za 19, więc zdziwiłbym się jakby to było aż tak drogie. Z drugiej strony to jest Blizzard, nie? Więc... No, jako nowość na początku. Tak. Rzucam. Z jednej strony kusi mnie, żeby Day One, z drugiej strony, no kurka, ceny Blizzarda są w Day One makabryczne. Au, coś mi zabiło. To znaczy jeszcze można zrobić tak, jeżeli to będzie w tym... testowym serwerze, testowym serwerze za darmo, więc można będzie przetestować i potem zobaczyć, czy się opłaca. Zresztą, no wiesz, mieć tak czy siak prędzej czy później. No tak, ale czy się od razu opłaca kupować, czy można się wstrzymać? No na początku to będzie opnięte, jak wszystkie rzeczy u Blizzarda, w dniu premiery są op, nie? A potem... Ale potem... nie działają. A to inna kwestia, nie? To one nie będą działały na serwerze testowym, a później będą opnięte?
A potem my to kupimy. Jak z nerfią. No więc to, ta rzecz mi się bardzo podoba. Druga rzecz, przyznam ci się, że podobała mi się bardziej, ale im więcej czytam, tym mniej mi się podoba. Nie to, żeby przestała mi się podobać, tylko nie jest tak zajebista, jak ja sobie to wyobrażałem. Weźcie pod uwagę, że ja o tych informacjach słyszałem zanim oficjalnie je potwierdzono. To znaczy wszyscy wiedzieli, że to prawda, ale nikt nie znał detali ani szczegółów. O, w ten sposób. Więc situation jest taki, że remake'ują Diablo 1 na silniku Diablo 3 w grze Diablo 3. Czyli nie, że wydają jako osobną gierkę, tylko to będzie w Diablo 3. Jako, że ja wielbię Diablo 1, nawet bardziej niż Diablo 2, co trudno sobie wyobrazić, bo Diablo 2 jest przecież epic, mega i w ogóle hiper, super, nie? Ale nie, jedynka była lepsza. Jedynka była lepsza, też mi się bardziej podobała. I teraz tak, najpierw opowiem to, co ja sobie wyobraziłem, jak usłyszałem. A, dobra, jakiś pypeś mnie zabił na kichnięcie, więc udajemy, że mnie tu nie było. Więc tak, to co ja sobie wyobrażałem, słysząc te informacje, to było, że ma być Diablo 1 na silniku w grze Diablo 3, więc wyobraziłem sobie takie coś, że tak jak tu mamy tryb sezonowy, w którym aktualnie gramy, albo tryb hardkorowy, to będzie tryb Diablo 1, do którego się ładujemy i przechodzimy Diablo 1 jakby na silniku Diablo 3. Tak to sobie wyobraziłem, czytając te informacje, to znaczy takie było moje rozumienie, to automatyczne skojarzenie, że tak oni to zrobią. Okazuje się, że zrobią to troszkę inaczej, że to nie będzie nowy tryb, tylko będzie event, który będzie bodajże co październik chyba, czy listopad. Się pojawiał w pierwszej krainie Diablo 3, będzie się pojawiał portal, przez który jak się przejdzie, to będzie można przejść oryginalne Diablo 1. Na moją obronę dodam stwierdzenie, że zrobią tryb graficzny z Diablo 1, czyli nie będzie płynnego obracania, tak jak ja teraz obracam postać i ona wodzi za myszką, za kursorem, nie? Obraca się płynnie. Będzie tylko 8 stopni, tak jak w Diablo 1 i 2 bodajże, chyba też było 8 stopni. Także góra, dół, lewo, prawo, ukośnie w prawo, ukośnie w dół, prawo, nie? Wiesz, te takie cyk, 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 jak w zegarku, takie skokowe były te przejścia. Z czego w tamtych czasach się w ogóle nie zauważało i zapomniałem, że to było. A drugie to efekty takie, pamiętasz, jak robiliśmy Halloween Guild Warsie 2 na moim mega starym kompie i wyłączałem wszystkie efekty, także miałem rozpikselowanego Guild Warsa 2. Takie te filmiki ci później podsyłałem, że to wyglądało jak prawie z Nintendo starego. No i ten efekt zamierzałem użyć, że będzie właśnie pikseloza, taki retro rendering pikseli i ma to symulować poniekąd efekt grania w starych czasach w stare gry. Dobra, zgon. Z tym, że nie będzie to wyglądało tak brzydko, wiesz, no jednak nowa jakość, nie? Full HD i tak dalej, szczególnie na moim nowym monitorze, nie wiem, jeżeli dobrze pójdzie to dzisiejsze nagranie będzie w Full HD. I co jeszcze? O, coś żółtego za mną? Coś jeszcze ciekawego? Aha, będzie ten... A, zgon będzie, okej, nie było tego. Oprócz tych efektów graficznych, oprócz... Ała. Długo to ja nie pożyłem. Oprócz tych efektów graficznych, oprócz tego... Aha, miałem nadzieję, nie wiem dlaczego, bardzo naiwnie, chociaż trzeba naprawdę być naiwnym, żeby mieć taką nadzieję, że załóżmy, że to jest w tym nowym trybie, takim jak gra sezonowa, tworzysz nową postać i masz do wyboru tylko te oryginalne 3 bądź nawet 4 postacie, że będzie wojownik, łuczniczka, mag i co tam było ostatnie? Jeszcze mnich. Tak, ale ten mnich się trochę różni od tego mnicha z trójki, o ile dobrze pamiętam, czy był mniej więcej ten sam? No znaczy, nie patrząc na skillę, mechanika była bardzo podobna, tyle tylko, że tam mnich mógł używać tych swoich naręcznych broni bodajże, czy w ogóle bez broni on tam biegał. A jakbyś mógł się cofnąć i mnie postawić, to bym się nie obraził. No, więc tak sobie to wymarzyłem, wyobraziłem, bo wydawało mi się, że no tak by było super, nie? Oczywiście super by było, ale to jednak są inne koszty stworzyć 3 nowe postacie. Z czego to jest jeszcze problematyczne poniekąd, bo jak pomyślisz o tych postaciach, to tak. Warrior
się trochę dubluje z tym, co mamy jako krzyżowca i barbarzyńcę, nie? Tak trochę, nie do końca, ale będą się pokrywały zdolności, więc muszą wymyślić coś nowego, oryginalnego, grywalnego, co by się balansowało, więc to jest ten. Z rangerką dużego problemu nie ma, bo nie ma odpowiednika takiego czystego rangerki i ten. Jest łowca demonów, tak najbliżej. No niby tak, ale to działa tutaj na całkiem innej zasadzie. Tak, więc jakby rangerkę mogliby łatwo machnąć. I coś jeszcze? Mag. No z magiem to problemu nie ma, bo co prawda ten mag przypomina czarnoksiężnika z trójki. Z tym, że tamten był czarnoskóry, a ten jest Azjatą, nie? Będzie zgon, będzie zgon, będzie zgon! Okej, przecież. Ty w ogóle masz holiminowe te skille? Z tego co widzę, czy? Te nietoperze? Te nietoperze twoje to są z Halloween bonusy, czy? Nie, to jest normalny skill. Okay, muszę... Tutaj nie ma jako takiego Halloweena, nic. No to wszystko to jest Halloween, w tym, ale... W tym desem. Fajnie. No. To jest świąteczny event. Więc na dobrą sprawę, Monka mogliby przerzucić tak jak był, Warriora musieliby stworzyć nowego i Łuczniczkę musieliby stworzyć nową, a nowego Maga to z łatwością by mogli, bo jednak Magda jest spore pole do popisu, te wszystkie czary i tak dalej można puścić w wodze fantazji. To nie jest tak ograniczające jak łucznik, nie? Chociaż i tak sądzę, że największy problem mieliby z Warriorem. I to też by rozwiązało wygląd tych postaci, bo te zbroje z jedynki były dość charakterystyczne w innym klimacie niż te z dwójki. Nie wiem, czy łapiesz mój drift w tym kierunku. Bo one się tak dość... Ta dwójka była... Ała! Chyba tego nie było. Tego nie było? Czekaj, przy punkcie kontrolnym, tak? Okej. Okay. Jak myśmy to zrobili? Tak, chodź. Chyba na... ciut za wysoką mamy tą drękę. Tak, zobaczymy. Dobra. Wbijamy. Okej. Okay. I próbujemy wiać. Próbujemy wiać! Wow, wow, wow! Ha. Nie! Nie, 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 nie ma pani. A, to twoje piranie były zapewne. No dobra, o czym to ja tam mogę powiedzieć, żeby nie było widać jak lamie? Chyba, że zrobią po prostu kopiuj w klej i dokładnie to wszystko z jednym tak jak było. Mechanika jest i na skilli. To znaczy najbardziej na skillach to będzie bolało. Bo oni tu przecież mają ten system takiego, że masz kilka tych zdolności i masz sposoby zmieniania tych zdolności w ten sposób. No ale chyba, że zrobią całą grę kopiuj w klej, tylko na silniku graficznym. No, mogliby. Znaczy, wiesz, z czarami i z mechaniką w sumie największy problem, reszta by przeszła, tak jak mówisz, bez problemu. Bo ja pamiętam pierwszy raz, jak przechodziłem, pierwszy raz, jak przeszedłem Diablo 1 w całości, bo przechodziłem na milion sposobów, ale nie ten, nigdy nie udało mi się skończyć jako dzieciakowi, już byłem trochę starszy. Jak kończyłem Diablo po raz pierwszy, stworzyłem postać imieniem Geralt, wojownika, który szedł czysto w magię praktycznie. Więc... tak Wizu tworzy buildy do różnych gier, tak Wizu... Nie, no to ja tak samo wojownikiem, ale maksymalnie w magię, co dało radę i się uczyłem wszystkich. Tych czarów, no to było śmiechowe. No i tam scrolle inaczej, tu w ogóle scrolli praktycznie jako takich nie ma. Podki też działają inaczej. No ale ogólnie dałoby radę to zrobić, dałoby radę sobie z tym poradzić. No, więc to jest takie moje marzenie, ale może dodadzą to później jako DLC, wiesz, Warriora osobno, Łuczniczkę osobno i Maga osobno, co zostawi tylko kilka postaci z Diablo 2, żeby mieli komplet. Czego nie ma dalej? Paladyna nie ma? Nie ma... Nie ma tej Amazonki? Po Amazonce... Druida, Tifa, czy ja wiem tam miał. Tak, nie wiem co to było, Assassin Tifa? Assassin, no. Tak, jakieś takie badziewie. Moment, telefon mi się tu dobije. Z bardzo fajnymi wiadomościami, ale może za chwilę dopiero. Podniesione. Czyli na dobrą sprawę to... No, mogliby tak dodawać, nie wiem, co pół roku, czy no, raz na rok to by było za wolno, ale co pół roku, jakby dodawali,
dwie postacie roczne, to by było naprawdę spoko. Najpierw nekromanta, później na przykład warrior, później druid, później łuczniczka. Wiesz, tak raz tego, nie? Nie obraziłbym się za to, byłoby fajne. A jeszcze co do tej jedynki, jak mówiłeś, że to będzie tam raz na... Znaczy, czekaj, jeszcze raz, jak to miało być rozwiązane? Że to będzie sezonowo, jako event, że ten portal będzie, z tego co zrozumiałem dzisiaj, bo widziałem dzisiaj jakiś specjalny ten filmik, gdzie ktoś tłumaczył, że to nie tak jak ludzie sobie zaczęli nagle wyobrażać, tylko zaczął, wiesz, ludzi tonować, że to będzie się pojawiało jako, nie wiem, rotacja eventów, bo oni teraz mają te sezony, to nie wiem, czy to będzie w sezonie, czy to będzie sezonem raz na jakiś czas. Bo to... Ale to będzie tylko przez chwilę do złapania, tak? Chyba przez cały miesiąc, z tego co zrozumiałem, chyba chodzi o ten miesiąc, który jest miesiącem urodzinowym serii Diablo, czyli ten miesiąc, w którym wyszła pierwsza część Diablo. Ale to może ten fragment mogłem sobie wyobrazić słuchając gościa, bo wiesz, jednym uchem słuchałem, drugim uchem robiłem inne rzeczy i ten... Czy uchem? Ogólnie robiłem inne rzeczy. Ja się zastanawiam, co można uchem robić. Uchem? No wiesz, klaskałem, nie? Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Całe oryginalne Tristram plus... Coś ty zrobił? No wstydziłbyś się. Myślę, że się poślizgnąłem. Goni cię jakieś pas... Okej. Okay. Panie, ty kurde, ubierz in... Aha, dobra, to działko, dobra. Nie było tego, nikt tego nie widział, ja się cofam! Dobra. Jeszcze jedna rzecz, wszystkie rzeczy, zarówno Tristram, jak i katedra, jak i podziemia pod katedrą i tam później te czeluście piekielne i wszystko co było, ma być zrobione na już istniejących asetach z Diablo 3. Czyli nie będzie nowych modeli plansz, nie będzie nowych, nie wiem, może nowe tekstury tam jakoś dopasują, bo ile dobrze pamiętam, w Diablo 1 było więcej wariacji kolorystycznych samej katedry niż tutaj. Bo tutaj katedra jest taka zaprojektowana jako krótsza zabawa niż tam, wiesz, te 14 poziomów, co było najpierw katedra, a później tego całego tych jaskiń i podpiekła, nadpiekła, jakoś tak to się tam zwało, nie wiem, jak to na polski przerzucić. Plus 4 oryginalnych bossów, Butcher, tam, nie wiem, Fresh Meat. Kto tam jeszcze był ten... Nie. No ten Król Szkieletów. Taki... No tak. Plus jeszcze ten cały Biszek czy coś tam, tak? Dobrze tak. Lazarus? Czy o, nie? No, on chyba był ten... No ten, on, ten tak. Tak, to chyba będą musieli zrobić coś nowego, bo tego biskupa nie było, tego Lazarusa w trójce. Ja go nie pamiętam z trójki. Chyba, że jest ktoś taki, a ja nie kojarzę. Albo po prostu wezmą jakiś model i powiększą jakiś model, nie wiem, tam szkieleta, mąka czy czegoś, wrzucą zbroję inną i będą udawać, że to. Bo ten król szkieletów jest w trójce, co prawda to jest inny król szkieletów niż ten, czy ten sam? Nie wiem. No w każdym razie król szkieletów jest na koniec katedry, więc to nie problem, to ten kolor jest akurat. Więc luz i spoko. Biskupa będą musieli zrobić jak coś, chyba że coś wykorzystają. Diablo jest, niby. Co prawda inny model, ale jest. Bo ten Diablo jest kobietą. Zaspoilerowałem wam grę, jak ktoś nie przechodził. Standard. Tym bardziej przerażający on jest. I co jeszcze zostało? Butcher jest. No to cała czwórka już. Ty wbiłeś do środka? Wbiłeś do środka? Tak, do środka. Okej. Okay. To ty odpalaj skrzynkę, a ja próbuję nie zginąć tak tu. Okej, nie było tematu. Ja przeleżę to wyzwanie. Nie będę ci przeszkadzał, może chipsy sobie otworzę do pochrupania. Nie, spoko. Jeżeli jesteś niemartwy, to ściągasz agro. Jak jestem niemartwy, to ściągam agro, dobra, to udaję, że jestem niemartwy. O, zobacz, akurat idealnie. Zdążyłem nie zginąć przed końcem imprezy. Nie, poza tym exp. Aha, no tak. O kurka, muszę się zaraz do bazy machnąć. Czy ja mam tutaj coś do ubrania? Mam tutaj coś do ubrania.
Ja też mam masę krapu. Ja się cofnę, ja tu wrócę, wezmę, podniosę, mam jakieś obiekcje przed zostawianiem wszystkiego na ziemi. O, no to. Właściwie rozwalę, nie sprzedam, bo już chciałem sprzedawać. Ha! Czekaj, szukam, czy na nowym monitorze mam jakieś martwe piksele, ale nic nie widzę. Na starym monitorze mam jeden i nie pamiętam gdzie. Jedyna gra, w której mi przeszkadzał martwy piksel do tej pory, to było Guild Wars 1. Ale to też tylko i wyłącznie dlatego, że pamiętasz jak ten, jak się buja człowiek po Istanie bodajże, tam gdzie były te piękne, śliczne plaże, albo czerwony piasek, spalona ziemia i to cudowne, błękitne niebo. To zawsze ten czerwony martwy piksel, czy tam niebieski martwy piksel, ale nie, bo martwy piksel u mnie jest niebieski, dlatego go słabo widać. Zawsze lądował na tym czerwonym piasku w Istanie, czy gdzie on tam był. I zawsze go widziałem jako taką chamską czarną kropkę. O, dobra, to ja może tepnę do ciebie, zanim mnie coś zje. Więc ja. To była jedyna gra, gdzie mi ten martwy piksel przeszkadzał. No ja u siebie żadnych martwych pikseli nie znam. No. Ale tamten stary monitor dorwałem w tak śmiesznej cenie jak na tamte lata, że ten tamten. No, więc w sumie jestem zdumiony, że z jednej strony spodziewałem się, że Blizzard mocno podejdzie do tematu Diablo, bo jak całkowicie zlali Diablo w tamtym roku i teraz co, nie mogą pojechać mocno w World of Warcraft, bo dopiero co wyszedł dodatek, to następny będzie dopiero jakby w przyszłym roku, czyli następne battle... BlizzCon, nie BattleNet, BlizzCon. Ale co tam jeszcze jest? Overwatch? No to zapowiedzieli nową postać, no ale wiadomo, że jakiegoś szału z Overwatchem nie będzie, za wcześnie na dodatek, za późno, żeby się podniecać samym faktem wyjścia gry. Co oni jeszcze mają? Heroes of the Storm, to po prostu nowe postacie, przycynią, zaszpanują i będą ten... się podniecali... Może jakiś nowy tryb gry. Ale w sumie tam co chwila na postaci budują bez żadnych odwiedzi. Tak, to po prostu tym razem zapowiedzą, czy zapowiedzieli, nie wiem, bo nie sprawdzałem, co jest od Hearthstorma. Tak? To się Hearthstorm nazywa? Nie. Ta karcianka. Nie, aha, karcianką, chodziło mi o ten, o klon Lola. Tak, to jest Heroes of the Storm. Heroes of the Storm. Dobra, do Hearthstone na jakieś tam nową talię kart, coś, co mi wyglądało na... złodziei, taki wiesz, talie... Znaczy będą sobie drogocenić, tak? Też. Nie, skojarzyło mi się po prostu, wiesz, z filmami takimi kino noir, kryminały i tak dalej, tylko w świecie goblinów i gnomów. Więc ten, znaczy w świecie, no bardzo w klimacie goblinów i gnomów, tak z zapowiedzi, ale nie oglądałem tego, więc nie wiem co dokładnie się pojawiało. A z Heroes of the Storm to zapowiedzą kilka postaci, pewnie zapowiedzieli za jednym zamachem i co może nowy tryb. Jakiś związany z... Czego tam nie ma? Którego świata? Bo tam którego świata brakuje. Znaczy jednego świata z Overwatcha na pewno nie ma. Ale z tych gier, które oni pokazują, jeszcze czegoś nie ma. Znaczy z tych, które mają. Nie ma Diablo czy nie ma WoWa? Znaczy w sensie, bo, czekaj, jaki świat chodzi, bo tak, plansze są umiejscowione w jakichś konkretnych rzeczywistościach od nich. Możliwe, że WoWa w takim razie, bo z Diablo coś tam jest na pewno. Z Diablo jest, okej. Okay. Znaczy tak mi się wydaje, że to jest Diablo, a nie... Nie WoW. A nie WoW. A, sorry. No nie wiem. Ja za mało grałem w Heroes of the Storm, żeby mieć pewność. Ale której z tych dużych gier brakuje? Bo jest na pewno StarCraft, jest Warcraft jako taki? Czy Warcrafta może nie ma właśnie? Znaczy nie wiem, czy Warcrafta i WoWa liczyć jako jedno? Teoretycznie tak, ale i nie, bo to są... No niby ten sam świat, ale dwie całkiem ogromne gry. No, ale jak pamiętasz Warcrafta dwójkę? Nie wiem, czy to w trójce było, pewnie było. W Warcrafcie dwójce były plansze w świecie orków, gdzie zamiast drzew były wielkie grzyby i ten klimat. Taki, nie wiem, czy grałeś
na tyle długo w Warcrafta 2. Żadnej części nigdy nie. Tak, aha, okej. Okay, przyznać, ale trochę próbowałem. To tam był taki świat, który wyglądał, jakbyś biegał po takiej brązowej i spalonej ziemi. No może nie spalonej, ale taka perfidnie brązowa ziemia, taki fajny klimacik to miało i były takie grzyby brązowawo-żółte zamiast drzew. O ile mnie pamięć nie myli, ale to było tak dawno temu, że może mnie pamięć mylić. I strasznie mi się to wtedy podobało. Wow, krwawy odłamek. Więc jakby to teraz rzucili, to bym się nie obraził. To był goblin z odłamkami, czy myślę ten? Zwędzi jucha. A tutaj jak biegałem tu po mapie, to kiedyś miałem tego bossa imieniem Parch. Zabiłeś Parcha. Dobra, w sumie będzie można powoli zabijać odcinek, chyba że chcesz dobić tę przygodę na odcinku. Au. Właściwie bez różnicy. Bez różnicy, nie? Obskoczyliśmy wszystkie tytuły Blizzarda wychodzące. Z Overwatcha tą nową panienę zapowiedzieli. Nie wiem co o tym myśleć, bo to jest ten typ postaci, które ja jestem oazą spokoju. Hejce. Ta cała Sombra, czy jak ona tam ma? Aha, tą nową całkiem, którą dodadzą. No. Nawet nie wiem co tam. Ona się robi niewidzialna. I to jest wszystko co ja na ten temat powiem. Aha, no czyli już mi się nie podoba. Tak, dokładnie. W każdej grze, w której da się grać niewidzialnymi postaciami, to jest postawa hejtu. Czy to Guild Wars 1, tam był ten asasyn, który umiał, tak? Ale on chyba się nie stawał niewidzialny. Nie, on miał tylko te doskoki, teleporty takie śmieszne, czy coś. Okej, to dobra. World of Warcraft, po prostu rogali to ja... Guild Wars 2, Thief, po prostu... Jestem oazą spokoju, nie? Wszystkie grąbane gry, czy to League of Legends, czy nie wiem. Wolę nie myśleć, bo jak oni to gunwo dodadzą i... Chociaż z drugiej strony i widzę fajne zastosowanie dla tej postaci. Nie, żebym nią miał grać, ale widzę fajne zastosowanie. Jak czasem idziesz grać na ludzi i oni wezmą, zaczopują całkowicie przejście, tak że się nie da przebić, bo wiesz, Bastion wali z jednej strony, mają dobrego tanka, który ogarnia Reinharda czy inną cholerę i nie da się przebić, bo twój team nie ogarnia. To jeżeli ktoś weźmie Sombrę i po prostu przejdzie i z tyłu wjedzie w Bastiona, no to... To w tym momencie będę ją lubił. Przez chwilę, krótką, taką tyć. Ale faktycznie, to możliwość niewidzialności w Overwatchu zrąbie cały balans, który w obecnej chwili funkcjonuje. No, na chwilę obecną tak. Tak, bo złamie metę. Co jest fajne! Bo ja się jeszcze nie nauczyłem obecnej mety. Demet! Tym optymistycznym akcentem. Dziękuję ci, Demeczku, że byłeś. A wam dziękuję za uwagę, hej! Okej, spróbuję się... podnieść. Dobrze, że tak szybko skończyłeś. Co? A co? Mówię, dobrze, że tak szybko skończyłeś odcinek. No akurat jesteśmy po napisach, więc widzę, że jesteś ruchem. Demet! Nie udało się! Co ja tu czekaj? Jak mi się kot pakował? Kot mi śpi pod nogami, więc to, co przed chwilą tryknąłem, to nie był dywanik, to był kot. Sorry, Graszka. Jej, Graszka teraz się tak jakoś w innych miejscach kładzie niż za czasów, gdzie ja pamiętam. To co? Ja może wyłączę w tym momencie nagrywanie, zanim zlamimy doszczętnie. Aha.